Witamy w naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj troszkę u mnie wygląda inaczej tło, bo przeniosłem się ze studia na orbicie na chwilę na planetę Ziemia, żeby zobaczyć, jak tu wszystko funkcjonuje. No przez pierwsze kilka chwil byłem trochę przerażony, bo mój umysł momentalnie wciągnął się w całą sytuację, jaką mamy wokół. No ale po chwili ocknąłem się, tak jakby mnie ktoś taką mokrą ścierką palnął w głowę, że przypomniałem sobie, że przecież nie mogę się dawać w to wciągnąć. A o czym mówię? Mówię o tym, o czym chcemy wszyscy tutaj w trójkę z wami dzisiaj porozmawiać i może przekazać wam kilka myśli, jak my to widzimy, mianowicie o strachu. Bo strach jest czymś, co każdy z nas, każdy człowiek żyjący na tej planecie w jakiejś formie doświadcza. I o czym chcemy mówić, to nie o samym strachu jako takim, ale może raczej o tym, jak się przed nim bronić, jak sobie z nim radzić, ponieważ strach wywołuje stres i dużo negatywnych emocji. Więc każdy z nas podzieli się tym, co wie i co może też sam stosuje, żeby ten strach ograniczyć, żeby go neutralizować, bo nie możemy go usunąć całkiem ze swojego życia, po prostu jest to niemożliwe, bo zawsze będzie występował i myślę, że nawet w niektórych sytuacjach jest nam potrzebny, jest dla nas korzystny. Natomiast kiedy on się pojawi, wywołuje różnego rodzaju efekty emocjonalne, wywołuje zmiany chemiczno-elektryczne w naszym organizmie, które są niekorzystne. Każdy człowiek i każdy w zasadzie organizm, bo to dotyczy zwierząt tak samo, przez jakiś krótki czas może funkcjonować w stresie i organizm sobie z tym stresem jakoś radzi. Ale jeśli ta sytuacja stresowa związana ze strachem się powtarza dość często i ciągnie się to przez jakiś dłuższy czas, wywołuje to bardzo negatywne skutki w naszym organizmie i które, jakby to powiedzieć, rzutują na nasze zdrowie. Zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, zdrowie emocjonalne i również nasz spirit, czyli naszą tą część naszą duchową. Więc Ania, zacznij ty od siebie, może coś powiesz na ten temat, bo z tego co wiem i na ile ciebie znam, jesteś taką osobą bardzo pozytywną i pogodną, ale na pewno też masz jakieś różne stany takie, gdzie strach nagle się pojawia. Nie wiem jak długo, nie wiem co z tym robić, więc może podziel się z nami najpierw od strony, co sama robisz w takich sytuacjach. Z takiej strony technicznej to już w zasadzie nie związane z tym sytuacją, ale w ogóle z życiem, to pozbyłam się telewizora. No, pierwsza rzecz. Od wielu, wielu lat już nie oglądam żadnych programów, co nie oznacza, że nie interesują mnie różne informacje, ale wyszłam z założenia, że lepiej wybierać, co się chce słuchać i kto ma mi przekazać daną wiedzę, komu ufam, jakim medium, a nie żeby to było mi narzucone. Niestety telewizja nasza publiczna jest trochę trudna, dlatego że atakuje nas wieloma negatywnymi informacjami. I niestety niekoniecznie prawdziwymi. Ale poczekaj, bo kiedy powiedziałaś telewizja nasza, to żebyśmy dobrze się zrozumieli. Tak. Mówisz o telewizji waszej, tam gdzie mieszkasz, czy telewizja nasza jako telewizja na całym świecie? Nie, jako mówię o telewizji naszej w sensie tej najbardziej popularnej, niezależnie gdzie mieszkamy.
Czyli telewizja najbardziej ogólnie światowa, niezależnie od kraju, tak, prawda? tak. Natomiast nie każdy program oczywiście, ale te najbardziej popularne niestety są tak skonstruowane wiadomości, że atakują nas przede wszystkim negatywną informacją. Dlatego no to pomaga. Nie mieć telewizora i wybierać informacje. Niestety, może u mnie strach nie występuje, ale pojawił się inny element, który jest bardzo uciążliwy i też próbuję go się pozbyć. To jest złość. Dlatego, że mimo, że telewizora nie mam, nie mam tych informacji, niestety jestem atakowana taką wiedzą, niezależnie od mojej woli. Osoby mi znajome wysyłają różne rzeczy. Oczywiście nie odsłuchuję tego, ale no to jest trudne i trochę się złoszczę. To też ale nie jest dobre. To masz na myśli internet, że to przychodzi, dociera do ciebie przez internet, tak? W wiadomościach, w tam linkach. Mimo, że nie odsłuchuję, to jednak ilość tego, jak ludzie wysyłają, to jest trochę ciężkie. Na zajęciach, zamiast mówić o jakichś tam książkach, to mówimy o wirusie. No to jest dla mnie najtrudniejsze. No i co wtedy robisz? Ściągasz się w rozmowę, w dyskusję, próbujesz im tłumaczyć, czy raczej ignorujesz wszystko? W większości wypadków zależy od ilości osób. Jeżeli to jest mniej osób, to mogę wypowiedzieć swoje zdanie, ale raczej przy dużej ilości osób to po prostu ignoruję to. Nie daje się wciągać w takie rozmowy, dlatego że każdy ma swój własny rozum. Mogę tylko powiedzieć komuś, że po prostu ma sprawdzać informacje z różnych źródeł, a nie kierować się tylko jednymi głównymi mediami. Po prostu każdy sam musi jednak decydować. Nikogo nie możemy zmienić. Nie o to chodzi. Ale staram się unikać. Po prostu ja nie chcę i mówię to moim znajomym, że proszę im, nie wysyłajcie, dlatego że mnie to nie interesuje. Nie z tych źródeł. Czytasz gazety? Nie. Nie czytam. A radia słuchasz? Nie słucham. Czyli jesteś, witamy w klubie, jesteś w tym samym klubie, bo tak samo jak ja, zero telewizji, zero gazet, zero radia. No to teraz zapytajmy Wojtka o to samo. Wojtek, jak u ciebie? Radio, telewizja i prasa. Ja telewizora nie oglądam tak jak wy już od lat. Prasy również nie czytam, ani tej mainstreamowej, ani w sumie żadnej. Radio również nie słucham, natomiast przyznaję, jestem w grupie osób, które w pewnym sensie interesują się tym, co się dzieje. No ja akurat mieszkam w takim miejscu, mieszkam centralnie w centrum Warszawy, więc jakby ta cała sytuacja, wiadomo o jakiej sytuacji mówimy, dotknęła mnie osobiście bardzo mocno, ponieważ zmieniła moją codzienność. Ja z dnia na dzień straciłem pracę. Pracowałem w eventach animacyjnych dla dzieciaków, robiłem z moim przyjacielem, mamy firmę, robiliśmy po prostu takie spotkania z dziećmi, bawiliśmy się z nimi, jakieś koncerty, spektakle, tego typu sprawy, więc to zostało nam ucięte z dnia na dzień. Oprócz tego mocno ograniczono naszą codzienność. No i tutaj nawiążę do tego tematu, o którym ty powiedziałeś, Artur, o strachu, o lęku. Ja w ogóle uważam, że to, co się dzieje teraz, to jest ogromna szansa dla każdego z nas, żeby mógł przyjrzeć się tak naprawdę samemu sobie, bo to jest chyba pierwsza taka wielka sprawa, która wpłynęła na nasze życie ogólnie, realnie, że coś się, przynajmniej za mojego życia, mówię tu o sobie w tym 32-letnim życiu, że coś się realnie zmieniło, to znaczy zostały wywarte jakieś naciski i ja mam szansę obserwować siebie po prostu w takiej sytuacji, gdzie coś się dzieje zupełnie niezależnie od mojej woli. Ja jestem z kolei bardzo, mam naturę impulsywną dość mocno. Ja się bardzo łatwo angażuję w mentalne gry. Mój umysł po prostu strasznie silnie, też z racji mojej historii po prostu, tak go wytresowałem, tak go wyszkoliłem przez całe moje życie, ale łatwo popada w różne mechanizmy znane mi już z dzieciństwa i których dowiedziałem się o sobie w trakcie terapii przeróżnych.
No i tak naprawdę ja widzę, co się we mnie aktywuje w tych czasach, w tym czasie, jak to na mnie wpływa. Ja się cieszę generalnie, że osoby, które nas słuchają, to nie należą do kategorii osób, które, tak jak ty mówisz, Artur, kumulują w sobie ten lęk i strach, ponieważ to realnie, tak naprawdę, i mój ojciec jest tego dowodem, który zachorował na nowotwór przez to po prostu, że przez pół swojego życia musiał martwić się o moje życie z kolei, kiedy ja gdzieś tam w tym swoim czynnym uzależnieniu byłem na tych swoich wojażach, kiedy to wszystko u niego emocjonalnie puściło, czyli przestał się martwić, to wszystko pojawiło się w ciele, jakby ostatnia droga kompensacji tych napięć to jest ciało fizyczne, prawda? Więc wyszedł mu nowotwór od razu w płucach, według totalnej biologii właśnie to jest od zamartwiania i od strachu. Teraz zachorował na rwę kulszową, czyli też według totalnej biologii nie potrafi czegoś puścić. No i cieszę się, że jakby takie permanentne przywiązanie do tego lęku i strachu nie dotyczy mnie, ani was, ani osób, do których mówimy. To jest piękne, więc tutaj teraz przejdę do narzędzi, które mi w tym pomagają. Ja cały czas jestem świadomy tego, że najlepsze, co może być dla mnie w tym momencie, to po prostu sama obserwacja tego, co się dzieje, czyli pozwalanie temu strachowi, żeby on był, ale nie angażowanie się jakby w przeżywanie tego na 100%. To jest ogromnie trudne, z racji tego, że mam tendencję, żeby wchodzić w te stany na 100% i po prostu mój egotyczny, egocentryczny umysł, moja natura egotyczna uwielbia po prostu takie gry. I ja też to w jakimś sensie lubię. Natomiast jakby mam też doświadczenie, że warto się dystansować do tego po prostu, nie? No poczekaj, przerwę ci na chwilkę tutaj, wróćmy do zatrzymajmy się na moment tu przy tym, co powiedziałeś, że powiedziałeś coś takiego, że mój umysł, że ja też to lubię. To jest bardzo ważne tematu, który chciałbym, żebyśmy nie pominęli, żeby samemu sobie to uświadomić i innym. Bo pomyślmy przez moment, co się dzieje z naszym organizmem, kiedy właśnie, tak jak powiedziałeś, wciągamy się w coś, dlatego że robiliśmy już to kiedyś i teraz po raz kolejny i po raz kolejny. Więc ty zrobiłeś ten pierwszy duży krok, że to w ogóle zaobserwowałeś, bo większość ludzi nawet tego nie widzi. Tak jak powiedziałeś o swojej rodzinie, tam ktoś może być w to wciągnięty i nie dostrzega tego dopóki coś wielkiego się nie podzieje, czyli na przykład właśnie zdrowie nie zaczyna się walić. Wtedy dopiero może coś tam gdzieś mu zakiełkuje i jaki jest tego powód. Ale dużo ludzi, wiele ludzi nawet do tego nie dochodzi, do takiego pytania. Więc kiedy zaobserwujemy to, to teraz warto się przyjrzeć, jak funkcjonuje nasz organizm, nasze ciało od wewnątrz, kiedy ten proces zachodzi, że w coś się wciągamy, bo kiedy wciągamy się właśnie w dyskusję jakąś, czy nawet nie w dyskusję, ale zgłębianie jakichś materiałów, które niekoniecznie powodują, że czujemy się lepiej, wręcz odwrotnie. Po przeczytaniu czegoś tam, czy jakiejś dyskusji, jakiejś rozmowie, czujemy się gorzej. Dlaczego czujemy się gorzej? Ponieważ nasz mózg w momencie, kiedy my myślimy, w procesie myślenia, wytwarza całą masę różnych substancji chemicznych. Wyobraźcie sobie, że w ciągu jednej minuty koncentrowania się na jakichś negatywnych tematach, twój umysł jest w stanie wytworzyć około 1200 do 1300 różnych substancji chemicznych. On je wytwarza w ciągu jednej sekundy nawet. I te substancje chemiczne są przekazywane poprzez nasz układ krwionośny i limfatyczny do różnych innych narządów. Oprócz tych substancji chemicznych również impulsy elektryczne przepływają. I teraz co się dzieje? Że my jesteśmy w stanie uzależnić się od tych substancji. Znaczy mówiąc my, mam na myśli naszą komórkę, pojedynczą komórkę naszego ciała, która jak raz czegoś zasmakowała,
drugi, trzeci, po 10, 15, 30 razach przyzwyczaiła się do tego i nagle tej substancji nie ma, ta komórka woła, ja chcę więcej. Daj mi więcej, ja chcę więcej. Na tej samej zasadzie, według której działa uzależnienie od narkotyków, od papierosów, od alkoholu, od całej masy różnych innych rzeczy. Więc kiedy my to, ty powiedziałeś, że to zaobserwowałeś na tym poziomie takim koncepcyjnym, że aha, wiem, że taki proces jest, uświadomiłem sobie, że to kiedyś robiłem, uświadomiłem sobie teraz, że zrobiłem to teraz albo 3 minuty temu, więc to jest jakby taki pierwszy bardzo istotny, bardzo ważny etap. Ale potem, co za tym idzie, dzieje się coś takiego. Umysł mówi, no tak, nie za dobrze, że tak robisz, bo popatrz, jak się teraz czujesz. Przed chwilą jeszcze było fajnie, teraz przeczytałeś, posłuchałeś, z kimś porozmawiałeś, no już nie jest za fajnie. Niekoniecznie musi to być sytuacja taka, że nie jest fajnie do tego stopnia, że jesteśmy w stresie, że myślimy, że się trzęsiemy ze strachu, aż to nie musi być aż tak mocne. To może być w miarę łagodne, ale nawet ten łagodny taki strach czy stres, jeśli jest rozciągnięty w czasie i się powtarza w kółko, wywołuje specyficzne reakcje organizmu. Więc teraz chodzi o to, że jeśli rozumiemy, jak nasze ciało działa od tej strony właśnie chemiczno-elektrycznej, łatwiej nam jest wtedy podjąć decyzję, co z tym robić, bo co to nam nie służy. Więc no tak, teraz ja myślę, jak dalej reagujesz? Bo teraz powiedziałeś, że dostrzegłeś, ok, no i teraz co z tym robisz? Bardzo, bardzo fajnie, jeszcze tylko nawiążę do tego, co powiedziałeś, Artur, a propos uzależnienia od substancji chemicznych. Ja zauważyłem i też to jest doświadczenie mojego życia, że to uzależnienie występuje na bardzo wielu poziomach. I jednym z tych poziomów są emocje, które współgrają jakby z tym, o czym mówisz, czyli że określone stany emocjonalne wywołują w naszym ciele określone rzeczy. A co ja z tym robię? Ja zacząłem medytować, może cię to zdziwi. Medytuję codziennie od ponad 2 tygodni. I generalnie w moim życiu funkcjonuje coś takiego, takie narzędzie, z którego ja bardzo często korzystam, choć bardzo, bardzo, bardzo właśnie również często mój umysł na tyle silnie angażuje się w przeróżne procesy, że ja po prostu o tym narzędziu zapominam i że trudno mi się poddać. I tym narzędziem właśnie jest to poddanie się. Ja gdzieś tam poddanie się, czyli trudno by to opisać w jednym słowie, ale w moim świecie wewnętrznym istnieje coś takiego jak instytucja po prostu, nie wiem, wszechświata, prawa, że tylko całkowite poddanie się chwili obecnej, zaakceptowanie tego, że wszystko tak jak jest idealnie, znaczy ustąpienie z drogi wszechświatowi w działaniu po prostu daje mi samemu spokój, ale tylko poprzez moje działanie to ustąpienie może nastąpić. Więc jakby ja ale jakie działanie? Medytacja i nieutożsamianie się z tym, co czuję tak naprawdę, nie wchodzenie w to, łapanie się na tym, aktywne, naprawdę aktywne, bo to jest tak, że czasami na przykład widzisz, poczuję coś, czuję się wciągnięty w jakąś rzecz, robię, tłumaczę sobie, intelektualizuję tą rzecz, że jest to dla mnie dobre albo że jest mi to potrzebne po coś, po czym po jakimś czasie przekonuję się, że nie jest mi to potrzebne, podejmuję decyzję, dobra, zostawiam to, po czym za 5 minut znowu zapominam o tym, że podjąłem tą decyzję i wracam do tej czynności, ponieważ jest to tak silne. Tak. Więc jakby... No jakby wiesz, wytrwa... to ja myślę, że większość ludzi tak robi. Ja podejrzewam, że naprawdę jest bardzo mało ludzi, którzy w 100% to kontrolują do takiego stopnia, że nigdy nie dadzą się w nic wciągnąć. Mnie też się to zdarza, że gdzieś tam wciągnę się w coś i po kilku chwilach, minutach i po jakimś czasie stwierdzam, o, ale po co ja to robię? Przecież to nie jest potrzebne. To nie służy niczemu. To nie służy mnie. To nie... nie pomaga mnie, bo tu zauważcie, że jest jedna bardzo
sprytna pułapka, którą umysł, nasz własny umysł zastawia dla nas samych, w którą bardzo, bardzo duża liczba osób wpada. Pułapka jest mianowicie taka. Zrób coś dla innych. Zrób coś dla ludzkości. Pomóż innym. Trzeba pomóc naszej planecie. Trzeba pomóc tym ludziom, którzy nie rozumieją czegoś tam. Trzeba kogoś ratować i tak dalej. To jest grupa, gdzie są różne tematy, ale pułapka jest w zasadzie ta sama. Gdzie dajemy się wciągnąć w coś i tłumaczymy sobie, że robimy to dlatego, że mamy jakiś wyższy cel, ale ten cel jest gdzieś na zewnątrz nas. I ja bardzo często sobie uświadamiam w takich sytuacji to, że cel nie jest tam, tylko cel jest tu. Więc staram się sam sobie przypominać, jak najczęściej tylko mogę, że to, co robię, nawet to, co nagrywam teraz z wami tutaj wspólnie, nie robię dla Krzysia, dla Zbyszka i dla Magdy i kogoś tam jeszcze, tylko robię to dla siebie. Dlatego, że mówiąc teraz na przykład do was, ja sobie sam uświadamiam pewne rzeczy, ja pewne myśli i wierzenia, które uważam, że mi służą, jestem w stanie w sobie wzmocnić, więc poprawiam swoją wibrację, podnoszę ją, wzmacniam swoje pozytywne emocje w ten sposób. A wy i inni ludzie, którzy tego słuchają, staram się traktować to jako efekt uboczny tego, co robię. Więc podobnie jak kiedy zacząłem na przykład nagrywać medytację, zacząłem je robić tylko i wyłącznie dla siebie. Dopiero po jakimś czasie, po kilku miesiącach stwierdziłem, no dobrze, skoro to mam, to dlaczego jeszcze ktoś nie może tego posłuchać i tego użyć? Włożyłem to na internet. Więc jeśli podejdziemy do tematu właśnie w ten sposób, że cała nasza praca jest ukierunkowana na nas, a inni mogą skorzystać z tego, jeśli będą chcieli, ale nie nastawiamy się. Naszą intencją nie jest to, że podejmujemy tą pracę dla kogoś, tylko podejmujemy ją dla siebie. To wtedy jesteśmy w stanie uniknąć właśnie tej pułapki. Zgodzisz się z tym? No tak, tak, tak. Ja gdzieś tam przy okazji nagrywania swojego kanału na YouTube właśnie też często o tym mówiłem, że ja po jakimś czasie z kolei miałem tak, że pierwszą intencją było tworzenie czegoś dla kogoś, po czym w tym swoim procesie zdałem sobie sprawę, że przecież ja to wszystko cały czas robię dla siebie, że przecież to mi pomaga to, co ja mówię do ludzi, że to w pierwszej kolejności jakby jest terapią dla mojej duszy to, co ja mówię i właśnie tak jak ty wspomniałeś, często poprzez to, co mówiłem, ja sobie samemu uświadamiałem pewne rzeczy. Dlatego tak ważną jakby częścią tych moich nagrań stało się, że ja wszystko robiłem na tak zwanym flow. Nigdy nie planowałem, co powiem, miałem tylko jakiś ogólny temat, a później to już leciało samo. No. No tak, tak jest chyba najlepiej. To wróćmy z powrotem do najważniejszego tego pytania w naszej rozmowie, jak sobie z tym stresem radzić. Więc Ania powiedziała, że pozbywamy się multimediów. Jestem 100% za. Wojtek już potwierdził to tak samo. Co jeszcze oprócz tego możemy zrobić i jak możemy sobie z tym radzić? Bo usunięcie czegoś z naszego otoczenia, no to jest jakby jeden krok. Ale są rzeczy, których nie możemy usunąć z naszego otoczenia, no bo jeśli wychodzisz powiedzmy na ulicę i przed tobą się nagle pojawi policjant i powie, że tego i tego nie możesz. W nas może w tym momencie się zacząć tam gotować, zaczniemy się buntować, zaczniemy wymyślać różne historie, jak on mógł tak, jak on może tak zrobić, ale tak naprawdę on wykonuje tylko polecenie czyjeś i może być, mieć nawet zupełnie inne intencje niż to, co mówi, reprezentuje, bo nieraz tak jest. Jeśli spotykamy kogoś, kto jest politykiem, kto jest policjantem, kto jest wojskowym, to nie oznacza, że musimy o każdym jednym negatywnie myśleć, bo nie wiemy,
bardzo często, co w tym człowieku jest, co się za nim kryje. Chyba że wdamy się w jakąś bardzo już konkretną interakcję, no to wtedy możemy się jakoś lepiej rozeznać. Więc jeśli stajemy przed taką sytuacją, to co robić wtedy, kiedy ta sytuacja się pojawia? Bo tu nie mówimy o tym momencie, kiedy ona się pojawiła wczoraj, albo powiedzmy rano, teraz jest wieczór, już jest troszeczkę inaczej, bo te emocje się rozeszły, energia się zmieniła, wibracje się zmieniły, mieliśmy w międzyczasie ileś tam różnych jeszcze innych doświadczeń. Ale jak reagować, co robić, kiedy stresowa sytuacja pojawia się teraz, w tym momencie? Co według Was można zrobić, Ania? U mnie to nie jest tak źle z racji tego, że mieszkam w Szwecji, więc ja nie odczuwam takiej presji. Wszystko jest według rządu zostawione w naszych rękach, mieszkańców. Każdy sam decyduje, jak ogranicza sobie przestrzeń lub cokolwiek. Więc widzę, że jak ludzie sobie radzą ze stresem tutaj, chodzą na spacery. Bardzo dużo osób spędza czas na dworze. No ale poczekaj, bo troszeczkę odbiłaś piłeczkę. Ja mówię po pierwsze nie o ludziach, tylko o tobie. Po drugie... Ja też. Tak, ale po drugie chcę powiedzieć przede wszystkim o sytuacji, bo to mówisz, spacery to jest takie, coś się wydarzyło w południe, a po południu idziesz na spacer, żeby to rozładować. Ja mam na myśli teraz, jak ludzie, inni ludzie, na powiedzmy naszym przykładzie, mają sobie radzić z sytuacją, kiedy stres się pojawia, czyli ten strach generalnie pojawia się teraz, w tym momencie. Co wtedy można zrobić? Wiesz, że nie umiem ci odpowiedzieć. Po prostu ja nie czuję strachu. Dlatego nie wiem, co mogłabym tutaj poradzić. Jedyne u mnie, co występuje, to złość, że jestem atakowana informacjami, które nie chcę usłyszeć. Też nie jest fajne, ale ja nie czuję strachu. Po prostu nie umiem odpowiedzieć. Okej. Okay. Wojtek? No, ja mam takie narzędzie, z którego czasu udaje mi się skorzystać. Ja sobie to nazywam jeszcze z klatka stop. Czyli nie muszę w każdej emocjonalnej sytuacji reagować natychmiast. Że zawsze warto przed tym, przed jakimś wydarzeniem, które się stało, do momentu reakcji jest jakiś moment, w którym mogę się zatrzymać i po prostu zdecydować, czy chcę w to wejść, czy po prostu nie chcę w to wejść i jakby zdystansować się do danej sytuacji. To bardzo często pomaga. Pomaga proste kilka głębokich wdechów przysłowiowe, ale to bardzo pomaga, kiedy coś takiego się dzieje. Także tak, nie reagować pochopnie, nie odpowiadać emocjonalnie, zdystansować się, nawet fizycznie oddalić od sytuacji i spróbować spojrzeć na to z jakiejś perspektywy. Tak jak mówisz, ludzie, którzy często fundują nam takie doświadczenia albo sytuacje, w których się jakby znajdujemy, gdzie doświadczamy takich nagłych emocji, również w pewnym sensie wykonują jakieś rozkazy bądź są w rolach, w których może nawet niekoniecznie chcieli się znaleźć, więc no, wszyscy jesteśmy ludźmi i tak naprawdę to jest takie nasz wybór ostatecznie, czy jakby wchodzimy w ten strach, czy nie wchodzimy. No, da się w niego nie wyjść, aczkolwiek jest to trudne, przynajmniej dla mnie na ten moment. Okej, ja bym wam polecił, nie wiem, czy wy znacie temat, może tak, może nie, ale chcę to również polecić słuchaczom. Jedną z takich bardzo fajnych metod i super prostych jest coś, co pochodzi z kultury Kaunów, a nazywa się to Ho'oponopono. Ho'oponopono polega praktycznie na czterech zdaniach, które możemy nazwać jako mantrę. I te cztery zdania brzmią tak. Proszę, wybacz mi. Dziękuję. Kocham cię.
A jeszcze było czwarte, zaraz, bo chyba zapomniałem. Aha, przepraszam, więc pierwsze zdanie było właśnie przepraszam. Czyli przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham cię. Tylko te cztery rzeczy. A pewien człowiek, którego nie pamiętam w tej chwili nazwiska dokładnie, był lekarzem w szpitalu psychiatrycznym w Stanach, gdzie było bardzo dużo osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. I on któregoś razu pojechał na Hawaje i tam pewien starszy człowiek, który był właśnie jako kahuna. Kahuna generalnie to można by to nazwać jako taki, jak to po polsku nazwać, taki wiedźmin, coś takiego. Jest takie słowo w języku polskim. Jest. Wiedźmin, mędrzec. Tak. Mędrzec, tak, coś takiego. I on powiedział mu o tej metodzie. I ten człowiek wrócił, pracował w jakimś szpitalu, powiedzmy X. Kiedy wrócił, dziwnym zbiegiem okoliczności zaproponowano pracę w innym szpitalu. W takim szpitalu, gdzie nie mogli sobie poradzić z pacjentami, tymi właśnie psychicznymi. I on przeniósł się do tego szpitala, zaczął tam pracować i od momentu, kiedy zaczął pracować, każdego dnia, ileś razy dziennie powtarzał te mantry. Te cztery zdania, które powiedziałem. Wyobraźcie sobie, że po jakichś trzech miesiącach inni lekarze i personel, którzy tam pracowali, zaczęli zauważać bardzo drastyczne zmiany u tych pacjentów. Pacjenci stali się dużo bardziej spokojni, mniej agresywni, więc kiedy to się zaczęło dziać, on zaproponował, żeby podawać im mniej leków, mniejszej ilości leków, które brali. Więc znowu zmniejszyli te leki po jakimś czasie po raz kolejny i po raz kolejny i okazało się, że po 6 miesiącach część z tych pacjentów mogli wypuszczać na zewnątrz na przepustki, co było nie do pomyślenia wcześniej. Po roku czasu z tej grupy, nad którą on pracował, jakieś 80-90% pacjentów wróciło do domu jako uznanych jako wyleczonych, co nie udawało się w tym szpitalu przez poprzednie 10 czy 12 lat nikomu. I praktycznie ci pacjenci byli spisani na straty. Więc ta metoda naprawdę działa i on potem zaczął uczyć tej metody. Zaczął uczyć, w zasadzie robił wykłady tylko na temat tego, jak to działa, bo tu nie ma wiele do nauczania. Wystarczy tylko to powtarzać, to wszystko. Także ja akurat tą metodę znam. Tak też. Jeszcze z niej korzystałem, ale jak widać za mało wytrwale. Także w takiej sytuacji, kiedy właśnie nagle coś się pojawia, co wyzwala w nas strach, również złość, również jakieś inne negatywne emocje. Tak jak Wojtek powiedziałeś, krok, dwa, trzy wstecz, odsunąć się od tej osoby czy od sytuacji, jeśli to jest możliwe oczywiście, bo nie zawsze jest. I chociaż kilka razy powtórzyć sobie właśnie to w myślach, bo to wpłynie i na tą osobę, i na nas samych. Jeśli nasze wibracje zamiast iść w tym złym kierunku i przenosić się na tą drugą osobę czy grupę osób, to one pójdą w dobrym kierunku i te dobre wibracje przeniosą się na tą osobę i to całą sytuację jest w stanie załagodzić. Druga rzecz, o której Wojtek powiedziałeś, też bardzo fajna i ważna, to jest właśnie oddech. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, tu mówię do słuchaczy, jak dużo rzeczy możemy w naszym organizmie i życiu zmienić tylko i wyłącznie za pomocą oddechu. To jest nieprawdopodobne. W najbliższym czasie, w najbliższych dniach chcę umieścić właśnie bardzo ciekawy film na ten temat.
gdzie pewien człowiek, fantastyczny człowiek, prezentuje rzeczy właśnie i w jaki sposób możemy wykorzystywać tylko i wyłącznie nasz oddech, no może nie tylko i wyłącznie, bo jest oddech połączony oczywiście z umysłem i z pracą z umysłem, do kontrolowania naszego organizmu, ale do takiego stopnia, który dla większości ludzi jest nie do uwierzenia. Także w tych naszych warsztatach Nowego Wymiaru jest pewna część, w której ja mam przygotowane materiały właśnie jak pracować z oddechem. Może nie do takiego skrajnego stopnia i przypadku, kiedy stajemy oczy w oczy, twarz w twarz z jakimś niebezpieczeństwem czy z czymś, co wywołuje ten strach, ale gdzie możemy ten oddech właśnie wykorzystywać do pracy z naszym organizmem, czyli z naszym zdrowiem, do wykorzystywać do kontrolowania naszych emocji, czy do podnoszenia naszych wibracji. No dobrze, co jeszcze moglibyśmy zrobić, jeśli już ta sytuacja stresowa, czy ta sytuacja, która wytwarza strach, minęła? Powiedzieliśmy odsunąć źródło tego stresu, powiedzieliśmy o oddechu, powiedzieliśmy powiedzmy o tych mantrach, których możemy używać, Ho'oponopono. Co jeszcze Wam przychodzi do głowy, co jeszcze moglibyśmy zrobić? Ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, może nie bezpośrednio w sytuacji jakby zagrażającej, ale przy samym odczuwaniu strachu zająć się rzeczami, które wzbudzają w nas jakby te pozytywne doznania, że jakby w epoce tego, powiedzmy, strachu, kiedy jest on tak zewsząd po prostu obecny, zająć się czymś, co jest pozytywne i czymś, co w nas samych wzbudza jakby, tak jak ty mówisz, Artur, wysokie wibracje. Nie? Ja na przykład sobie kupiłem gitarę ostatnio i powróciłem do nauki gry na gitarze, nie? Więc to jest taka mała rzecz, ale na przykład jak jest mi trudno, to sobie biorę gitarę i zapominam w ogóle o tym, że jest mi trudno. Nie? No mi pomaga na pewno. Ja i tak wrócę do swoich spacerów, bo spacery, medytacja, to nie jest reakcja na strach, ale konkretny w danym momencie, ale mi to pozwala na przykład właśnie wyciszyć się na przyszłe ewentualne zagrożenia, takie, że mógłby mnie strach jakiś tam spotkać, stres. No ale jeśli popatrzymy na samo zjawisko tego strachu, pomyślmy przez moment, skąd ono się bierze. Bo ja postawię teraz taką tezę, z którą może się zgodzić albo nie, że gdybyśmy wzięli dowolnego człowieka z naszej planety, postawili go i mieli jakiś specjalny, magiczny przyrząd, żeby usunąć, przynajmniej na chwilę u niego, usunąć pamięć. Gdyby znikła pamięć, czyli wszystkie zmysły, wszystko działa, ale nagle zanika pamięć. Ten człowiek ma kompletny zanik pamięci. Czyli może zacząć pamiętać od tego momentu teraz do przodu, ale od tego momentu do tyłu, wstecz, nic nie pamięta. Czy u tego człowieka możliwe jest, żeby pojawił się strach, jak myślicie? No, strach to jest wynik odnoszenia sytuacji tej, która się dzieje, do przeszłości. Czyli do jakichś zakodowanych wspomnień, mechanizmów emocjonalnych, etc., etc. No. Czyli to, co się dzieje teraz, ale to, co się dzieje teraz, żeby mogło być odniesione do przyszłości, musi mieć podstawę w przeszłości, prawda? Bo jeśli nie ma przeszłości, no to nie można czegoś zobaczyć w przeszłości, co widzimy jako niebezpieczne, jako niedobre, jako coś, czego możemy się bać. Jeśli popatrzycie na przykład na dzieci małe, no to dziecko widzi kuchenkę gorącą i nie boi się podejść i dotknąć tej kuchenki, prawda? Dopiero kiedy doświadczy, że to jest gorące, poparzy palec, wtedy rejestruje to doświadczenie. Ale do tego pierwszego momentu, dopóki jeszcze tego palca nie poparzyło, nie miało zakodowane w swojej pamięci tej informacji, że coś może być gorące tak bardzo, że parzy, że boli, prawda? Więc teraz
jakbyśmy to przeanalizowali, że cały strach generalnie bazuje na przeszłości. Więc co możemy z tym zrobić? No, jedną z bardzo ważnych rzeczy, którą ja uważam, że możemy zrobić, to wyeliminować właśnie myślenie o przeszłości i wracanie do tej przeszłości. A jeśli się przyjrzymy na to, jak ludzie funkcjonują na naszej planecie, no to 90% społeczeństwa żyje 90% przeszłością. I większość rzeczy, które robią, decyzji i zachowań, wynika z czegoś, co było w przeszłości. Więc za każdym razem, kiedy do tej przeszłości wracamy przy podjęciu jakiejś decyzji, czy nawet przy przeanalizowaniu tego, co teraz się dzieje, jest duża szansa, że będzie to wyzwalać w nas strach. Dlatego, że zauważcie ciekawą rzecz. Jeśli mamy w naszym umyśle zarejestrowanych 100 zdarzeń, powiedzmy 100 i 100, 100, 200 w sumie, ale 100 zdarzeń jest negatywnych, a 100 zdarzeń jest pozytywnych. Tak możemy to ocenić. I teraz ktoś mówi tak. Mówię do ciebie teraz tak. Wybierz w ułamku sekundy, wybierz jedną myśl z swojej przyszłości, z tych dwóch grup zdarzeń, gdzie jedno było miłe, drugie było niemiłe. Co się dzieje? Większość ludzi wybierze to negatywne zdarzenie. Skąd się to bierze? Dlaczego tak jest? Jak myślicie? Myślę, że to też, przynajmniej pierwsze, co to mi się wyświetliło, że tak jesteśmy nauczeni żyć po prostu, że zostaliśmy wychowani przez naszych rodziców w tym, żeby się martwić. Przynajmniej ja tak mam, nie? Tak, ale widzisz, to co teraz powiedziałeś, to jest na wierzchu. To jest przez nasze zmysły i obserwacje. A wewnątrz tego, co powiedziałeś, to jest prawda, ale wewnątrz tego jest właśnie to, o czym powiedziałem przedtem. Czyli to jest uzależnienie naszego organizmu od substancji chemicznej, którą wytwarza nasz mózg w momencie, kiedy czujemy emocję strachu. Jeśli to jest emocja złości, jest to samo, tylko trochę inne związki chemiczne są wytwarzane, ale jest to samo. Więc kto jest uzależniony tutaj w tym momencie? Jeśli ja mówię, że jesteśmy uzależnieni, czyli my, ale to kto jest to, kto, kim jest to my? Ciało. Blisko. Komórki. Nasze komórki naszego ciała. Każda jedna komórka. Mamy ich bardzo, bardzo dużo. Nawet jeśli tylko 51% jest uzależnionych, to wystarczy, żeby nas ciągnęło właśnie w tym kierunku. Także każda komórka naszego ciała ma swoją własną pamięć, ma swój własny mózg i jest w stanie reagować niezależnie od reszty organizmu. I to jest coś, o czym bardzo, bardzo wiele osób nie wie, nie uświadamia sobie, nawet bardzo wiele osób w branży medycznych nie ma pojęcia o tym. Powiem wam jako ciekawostkę, o czym ja już wiem z dobre 12, może 15 lat wiem o tym. Pamiętacie kiedyś, Wojtek nie pamięta, bo jest za młody, ale kiedyś używało się takie dyskietki do komputera plastikowe. Pamiętasz, Wojtek, takie dyskietki czy nie? Takie, oczywiście, że tak. Tak? Floppy. Tak, floppy disk. Jedna taka dyskietka z tych ostatnich, które były, mieści około 1,5 MB pamięci. Informacji. Tyle samo może przechować mniej więcej jedna komórka twojego organizmu. Tyle samo informacji. Około 1,5 MB. Jeśli pomnożysz to teraz przez około 60 do 70 bilionów, bo mniej więcej tyle ma przeciętny jeden człowiek tych komórek,
to jest to tak nieprawdopodobna pamięć, że jeszcze przez następne 100 tysięcy lat człowiek nie zbuduje komputera, który by mógł tak ogromną ilość informacji pomieścić. Więc tam ta informacja jest zarejestrowana, zakodowana. Dlatego bardzo często używamy właśnie tych mantr, używamy różnych technik i sposobów, ale one nie działają. Dlatego, że umysł i werbalnie próbujemy powtarzać jakąś pozytywną informację, ale komórki dalej przechowują swoją starą informację. I jest to metoda taka, która do tych komórek bardzo słabo trafia. Więc dlatego mamy te stare nawyki, dlatego komórki są uzależnione od tych substancji, dlatego to uzależnienie wywołuje nasze zachowania i nasze reakcje, że myślimy tak jak kiedyś, że robimy to co kiedyś, że powtarzamy te same wzorce. Ale myślisz, Artur, że można sobie poradzić z tym? Tak, oczywiście, bo właśnie do tego celu możemy użyć medytacji, żeby nasze komórki przeprogramować. Dlatego ludzie bardzo często powtarzają różnego rodzaju mantry przy goleniu, przy czymś tam, ale skuteczność tego jest bardzo mała, czasem prawie żadna. Więc żeby sobie z tym poradzić, trzeba zacząć medytację i trzeba zacząć pewne procesy, które z jednej strony są proste, ale z drugiej strony wymagają bardzo dużej dyscypliny, przynajmniej przez jakiś czas, żebyśmy mogli swoje ciało i swój cały system przestawić na inne tory. I tak jak czasem mówię o tym i czasem nawet mamy taki napis w różnych miejscach, żebyśmy mogli stać się kimś innym niż byliśmy do tej pory. Nie możemy przeprogramować siebie, będąc tą samą osobą. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Będziemy żyli w iluzji, że coś żeśmy zmienili. Czasem uda nam się to zrobić na jakiś krótki czas, na chwilę, a potem właśnie wrócimy do starego schematu, tak jak Wojtek tu mówił. Przepraszam, że mówimy sobie coś, że aha, nie chcę już tego robić, mija 5 minut, znowu to robimy. Zauważam, że znowu to robię, a miałem nie robić tego. I przestaję. Następnego dnia znowu się wciąga. I tak to może się ciągnąć bardzo, bardzo długo, praktycznie w nieskończoność. Dlatego, że umysł próbuje zrobić jedną rzecz, ale reszta ciała próbuje zrobić coś według starego schematu. Więc musimy doprowadzić do tego, żeby umysł i nasze komórki, nasze serce, to wszystko było w koherencji, czyli żeby wszystko zmierzało w tym samym kierunku, a nie w taki sposób, że mamy stado koni i jednym potrafimy kierować, ale pozostałe wszystkie biegną na oślep w różnych kierunkach. Bo wtedy i tak nie jesteśmy naszym pojazdem w stanie kierować, jeśli tylko jeden koń nas słucha, pozostałe nie. Także myślę, że daliśmy słuchaczom trochę ciekawych informacji na dzisiaj, trochę pewnie też rzeczy do przemyślenia, żeby nie przeciągać za bardzo i nie robić naszych sesji zbyt długich. Myślę, że zakończymy, o ile nie macie już nic więcej do dodania. I spotkamy się następnym razem, spróbujemy poruszyć może jakiś inny temat. Ania, chcesz jeszcze coś, masz coś do dodania na koniec? Myślę, że ten temat to w ogóle jest rzeka, ale dlatego, że mam różne doświadczenia. Ale uważam, że dobrze, że poruszyliśmy go i daje to do myślenia. Wojtek? Ja bym chciał powiedzieć, że Artur, to z jakiej perspektywy to opowiadasz o tym wszystkim, to jest bardzo ciekawe i myślę, że słuchacze mogą to sobie przenieść również na jakby różne inne płaszczyzny pracy z podświadomością, z duchem, z ciałem, że to możemy nazywać w różny sposób i że w
sumie we wszystkim chodzi o to samo, nie? I że w praktyce, ja to czuję u siebie tak, że w praktyce to się spotyka w miejscu, kiedy ja wiem, że coś mi nie służy, jestem o tym przekonany, natomiast to, co mi służy, robienie tego sprawia, że po prostu jakaś część mnie staje w ogromnym uporze i ja cierpię robiąc to, no nie? To jest taka gra tak naprawdę, w którą gram sam ze sobą i w którą gramy chyba wszyscy sami z sobą, tylko że no jakby z tego kołowrotka jest wyjście i rzeczywiście najprostszym i najbardziej takim dostępnym narzędziem jest medytacja do tego wszystkiego. To w sumie chyba tym zakończę. No najważniejsze jest, wiesz, to, co właśnie powiedziałeś przed momentem, żeby zacząć to w ogóle zauważać, bo nie możemy czegoś zmienić u siebie, jeśli sami tego nie widzimy, że coś jest niewłaściwego. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy coś zmienili, czego nie widzimy, i bardzo wiele osób ma tą tendencję, która też jest nawykiem, że kiedy zauważa coś, co jest niewłaściwe, to zauważa to tam, a nie tu. I to jest chyba to, na czym powinniśmy się koncentrować, że jeśli coś jest niewłaściwego, to powinniśmy poszukać, co niewłaściwego jest tu, a nie tam. I myślę, że na tym możemy zakończyć, pozdrowić wszystkich i do miłego zobaczenia następnym razem. Dziękujemy za uwagę. Adios. Bye.